Ja przypomnę jeszcze raz, że spotkanie jako sędzia główny prowadzi pani Ewa Walczyńska, a pomagają mi jako sędziowie asystenci pani Karolina Imioła oraz pani Martyna Lipka. Drużyny, miejmy nadzieję, że emocji w dniu dzisiejszym nie zabraknie. Także zachęcam do głośnego dopingu, aby dziewczyny oddały serce w dniu dzisiejszym na boisku i czekamy na początek dzisiejszego spotkania. Za chwilę początek naszego spotkania. Mam informację, że Górnik Łęczna pokonał w Świdniku 3-2 AZS PWSZ Wałbrzychę. Oznacza, że
niezależnie od wyniku dzisiejszego spotkania, pozostanie na pierwszym miejscu w ligowej tabeli Ekstraligi. Rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że sędzią jako sędzia główny pani Ewa Walczyńska, a pomagają jako sędzią i asystenci pani Karolina Imioła i pani Martyna Lipka. Jeżeli chodzi o podstawowe jedenastki, to drużyna gości, czyli medyk Kozma, bramce numer 28 Stefani Trotko-Busz, numer 2 Karol Lukasz, numer 4 Julia Mackiewicz, z numerem 5 Nikol Kalecka, z numerem 7 Dominika Kopińska, z numerem 8 Natalia Chudzik, z numerem 9 kapitan drużyny gości Anna Gawrońska, z numerem 10 Natalia Pakulska, z numerem 16 Sandra Sałata, z numerem 17 Gabija Gergaudajte i z numerem 18 Nikolę Zając. Trenerem drużyny gości jest pan Roman Jaszczyk. Jeżeli chodzi o drużynę GKS-u Katowice, to w bramce z numerem 91 Weronika Klimek, następnie z numerem 7 Zofia Puszewska, z numerem 9 Kinga Kozak, z numerem 10 Karolina Koch, z numerem 11 Joanna Olszewska, z numerem 13 Angelina Łąckiewicz-Oślizło, z numerem 16 Nikola Brzęczek, z numerem 20 Anna Konkol, z numerem 21 Marlena Hajduk, kapitan naszego zespołu, z numerem 39 Natalia Nosalik i z numerem 40 Marlena Konieczna, a trenerem naszego zespołu jest pan Wiktor Zając. Thank you.
kontuzjowana kapitan naszego zespołu, grająca z numerem 21, Marlena Hajduk. Miejmy nadzieję, że po interwencji ten fizjoterapeutki powróci do wyboru. Muszę wyjść z automatu. Muszę wyjść. Z automatu wyjść. Nie daj rady. I Marlena Hajduk już na boisku. Mamy rzut wolny dla GKS-u Katowice. Dziesiąta minuta spotkania, a od bramki grę rozpoczyna Weronika Klimek. Strzelała Natalia Nosali. Thank you.
rzut rożny dla różnych gości. Przy piłce grająca z numerem 10 Natalia Pakulska. Pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu, 14 minuta, trafienie samobójcze, a do własnej bramki piłkę skierowała granica numer 16 Nikola Brzęczyk. Kolejny rzut rożny dla drużyny gości, a przy piłce ponownie Natalia Pakulska.
strzelała Helej Lukas, która występuje z numerem drugi. Kontuzjowana Natalia Chudzik. Miejmy nadzieję, że będzie mogła kontynuować grę. A przypomnę, że od 14 minuty medyk Colin prowadzi 1-0, a jedyną bramkę niestety samobójczą zdobyła Nicole Rzęczyk. Thank you.
27 minuta spotkania. Kolejny rzut rożny dla drużyny Medyka, a przy piłce ponownie Natalia Pakulska. Strzelała kapitan drużyny gości Anna Gawrońska.
strzelała Dominika Kopińska, a udaną interwencją popisała się Weronika Klimek. Thank you.
strzelała Natalia Kudzik. Rzut rożnego Medyka Konin, a przy piłce grająca z nami ósmym Natalia Kudzik. Thank you.
upłynął regulaminowy czas gry pierwszej połowy, a potrwa ona jeszcze przynajmniej przez kolejne 3 minuty. Zachęcam do mocniejszych brak, a udana interwencja Anny Konko. Kończymy pierwszą połowę dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz przypomnę, że od 14 minuty Medic Konin prowadzi 1-0.
Za chwilę zaczynamy drugą część dzisiejszego spotkania. Przypomnę jeszcze raz, że to 24. kolejka Ekstraligi kobiet i spotkanie na temat mistrzostwa. I rozpoczęliśmy drugą połowę dzisiejszego spotkania, do której obydwie drużyny przystąpiły bez zmian podstawowych 11. Przypomnę składy obydwu zespołów, tak, drużyna Medyka Koni w bramce numer 20 Stefanik Krok Włóż, numer 2 Paweł Lukas, numer 4 Józef Mackiewicz, numer 5 Nikol Kalecka, numer 7 Dominika Kopińska, numer 8 Natal Chudzisz, numer 9 kapitan różnych gości Anna Gawrońska, numer 10 Natalia Pakuńska, numer 16 Sama Sałata, numer 17 Gabija Getgaudajte i numer 18 Nikolę Zając, a trenerem różnych gości jest pan Roman Jaszczyk. Jeżeli chodzi o drużynę GKS-u Katowice, to w bramce z numerem 91 Weronika Klimek, z numerem 7 Zofia Buszewska, numer 9 Iga Kozak, numer 10 Karolina Koch, numer 11 Joanna Olszewska, numer 13 Angelina Łaszkiewicz-Oślizło, numer 16 Nikola Brzęczek, numer 20 Anna Konkol, numer 21 kapitan naszego zespołu Marlena Hajdu, numer 39 Natalia Nosali i numer 40 Marlena Konieczna, a trenerem naszego zespołu jest Wiktor Zając, a przed chwilą udane podanie Weroniki Klimek. Wynik w dalszym ciągu 1-0 dla drużyny Medyka Koni. Thank you.
Żupol, GKS. Strzelała Joanna Olszewska. Kolejna udana interwencja Weroniki Klimańskiej, a na bramkę GKS-u szarżowała granica z numerem 9, kapitan drużyny gości Anna Gawrońska. Strzelała Dominika Kopińska, a dobijała później poprzeczkę Anna Zawrońska. Faulowana Joanna Olszewska, rzut wolny dla GKS-u, a przy piłce sama poszkodowana. Don't get it!
59. minuta spotkania, żółta kartka, a ukarana rękawica z numerem 4, Julia Maskiewicz. A przy piłce kapitan GKS-u Marlena Hajduk. Thank you.
62. minutę spotkania. Bramka wyrównująca dla drużyny GKS-u Katowice. A skuteczną egzekutorką rzutu karnego, grająca z numerem 11, Joanna Olszewska. Czwarta minuta na drugą bramkę dla drużyny gości. A jest strzelcem grająca z numerem 8 Natalia Chudzik. Szósta minuta spotkania, zmianę w drużynie GKS-u w wojsku jakości Angelina Mackiewicz. Oślizłów występował w 13. Dziękujemy jej za grę, a w jej miejsce w 17. Aleksandra Noras.
Thank you.
Thank you.
6 tysięcy. Lekko... Mogę. Dzień dobry.
Paulo Pana Mikołaja, Zając, rzut wolny, Larzyńczyk, Koninek. A przy piłce grająca z numerem 8, Natalia Kudzik. Udaną interwencją popisała się Weronika Klimek. Zostały niecałe 2 minuty regulaminowego czasu gry. I zachęcam do wsparcia naszego zespołu. Nie,
Upłynął już regulaminowy czas, gdy spotkanie potrwa jeszcze przynajmniej 3 minuty. Mamy jeszcze zmianę drużyny gości. Wojsko opuściła drużynę 5. Nikol Kalecka, a w jej miejsce drużyna 14. Karolina Majka. Zmianę drużyny gości. 4 minuta do liczonego czasu gry. Boisko opuszcza grającą z numerem 10 Natalia Pakulska, a w jej miejsce z numerem 20 Julia Chudy. Thank you.
sędzia pan Marcin zakończy dzisiejsze spotkanie. Grona medyka wywozi z Katowic 3 punkty. Bramki dla drużyny medyka strzała w pierwszej połowie, jedno trafienie samobójcze, które zanotowała Mikola Rzęczek. Natomiast kolejne bramki były już autorstwa zawodnicze medyka, i tak na 2-1 bramkę zdobyła Natalia Kudzik, a wynik spotkania ustaliła Dominika Kopińska. Natomiast jedyne trafienie dla drużyny GKS-u Katowice padło z rzutu karnego.